Witajcie! Dziś szybki przepis na bardzo ciekawy sos. Nazywa się to cudo papriccini. Jest smaczne, zdrowe, odporne na długie przechowywanie i bardzo łatwe w przygotowaniu. Składniki. Na potrzeby tego filmu kręciliśmy przygotowania z 4,5 kg papryki z odpowiednio zmienionymi ilościami pozostałych składników, więc niech Was to nie myli. Przygotowanie. Papryki myjemy, oczyszczamy i kroimy. Następnie przepuszczamy przez maszynkę do mielenia. Zmielone dwa rodzaje papryki łączymy ze sobą w jednym garnku. Mieszamy i odcedzamy z nadmiaru wody. Odcedzamy dobrze, ale bez fanatyzmu. Szczególną uwagę należy zachować przy oczyszczaniu, krojeniu i mieleniu papryczek chili. Wskazane są rękawice i ostrożność. Należy unikać kontaktu zmielonej chili z oczami. Sok powstały przy oczyszczaniu papryk też jest bardzo mocny, więc naprawdę zachowajcie ostrożność w tej części pracy. Olej, ocet, sól, koncentrat i cukier dodajemy do papryki, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy jeszcze przez 10 minut. Na około minutę, dwie przed końcem 10-minutowego gotowania dodajemy czosnek. Zmielony czosnek. Polecamy eksperymenty z przyprawami, zioła prowansalskie, kurkuma, pieprz cayenne, jeśli ktoś lubi pikantnie, czy kminek. Można też lekko modyfikować ilość dodanej papryki chili. Będzie to miało wpływ na ostrość sosu. Gorący sos przekładamy do słoików i pasteryzujemy w piekarniku nagrzanym do 120 stopni przez około 20-25 minut. U nas sos jest przechowywany w piwnicznej spiżarni, nie ma konieczności przechowywania go w lodówce, aczkolwiek lodówka jest do tego dobrym miejscem. Na dziś tyle, powodzenia, smacznego i do następnego. Cześć!